Police nie przyłączą się w tym roku do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Jednak potrzebujący nie zostaną bez pomocy. Grupa osób postanowiła stworzyć policką paczkę, by wspomóc najbiedniejszych. To inicjatywa Rady Rodziców z Gimnazjum nr 3. Akcja rozpoczęła się 18 listopada. Organizatorzy zaangażowali do współpracy sportowców, m.in. piłkarzy Pogoni Szczecin. To była wyjątkowa okazja, by zrobić pamiątkowe zdjęcie sportowcami i zdobyć autograf. Zbieramy i fundusze, i dary dla mam samotnie wychowujących dzieci, które potrzebują tego wsparcia, i dla ludzi starszych. Wspiera nas, tak jak to dzisiaj widać, wspiera nas Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S.A., wspiera nas Gmina Police, wspiera nas Pogoń Szczecin, wspiera nas Chemik Police, dziewczyny z siatkówki. Chemik Police rozegrał towarzyski mecz sam ze sobą. Siatkarki zmierzyły się ze sztabem szkoleniowym i z rozgrywki wyszły zwycięsko. W kolejnym starciu sztab zmierzył się z fanklubem Chemika Police i przegrał. Podczas imprezy udało się zebrać 7 tysięcy złotych. Akcja będzie kontynuowana do 5 grudnia. Dary można przynieść m.in. na najbliższy mecz Chemika Police z Bielską Białą, który odbędzie się 27 listopada w Azoty Arenie. Każdy, kto przyjdzie na mecz, będzie mógł produkty spożywcze, nie pieniądze, ale produkty spożywcze przynieść, złożyć do wolontariuszy ze szkoły, z gimnazjum nr 3. I na pewno takie punkty będą przygotowane, będzie to miła rzecz, będą mogli pomóc potrzebującym. W inicjatywę zaangażowała się grupa Azoty Police, nie tylko finansowo. Pracownicy spółki także przygotowują paczki. O wkładzie i finansowym my nie mówimy. Mówimy o tym, że grupa Azoty zawsze była, jest i będzie tutaj z mieszkańcami Polic i będzie wspomagać takie cele, które służą dla mieszkańców, a szczególnie gdy pomagają tym najbardziej potrzebującym. Dary można składać w Polickim Gimnazjum nr 3. 5 grudnia wszystkie zostaną zapakowane, a następnie po zweryfikowaniu potrzeb z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przekazane potrzebującym rodzinom. Poprzednie akcje Szlachetnej Paczki pokazały, jak wielkie serca mają policzanie.